Ewangelii według świętego Mateusza. Jak się wam wydaje? Jeśli ktoś ma 100 owiec, a jedna z nich się zgubi, czy nie pozostawi w górach 99 i nie wyruszy na poszukiwanie zaginionej? Zapewniam was, gdy ją znajdzie, ucieszy się nią bardziej niż 99, które się nie zgubiły. Podobnie wasz Ojciec, który jest w niebie, nie chce, aby zaginął nawet jeden z tych najmniejszych. W dzisiejszym słowie z dnia Bóg pyta nas, czy nasza ekonomia jest ekonomią w mentalności ludzkiej, czy jest Bożą ekonomią. Ponieważ często w takiej ludzkiej ekonomii wydaje nam się, że nie opłaca się zostawiać 99 po to, aby szukać jednej. I często po ludzku machamy ręką, odpuszczamy, kalkulujemy, przeliczamy. Ale w ekonomii Bożej jest zupełnie inaczej. Bóg pokazuje nam, że Jego myśli naprawdę nie są myślami ludzkimi. I dla Niego ta jedna owca jest tak samo ważna, wartościowa i wyjątkowa, jak te 99. On jest tym, który szuka. I w dzisiejszym słowie też pyta nas o to, czy my jesteśmy w stanie ucieszyć się z powrotów, z jakiejś decyzji nawrócenia naszych własnych, ale też tych, którzy są obok nas. Może tak jest, że czasem kontestujemy, nie dowierzamy, myślimy sobie, a ktoś jest na początku, a jeszcze nie poznał życia, to są początki wiary, jakieś takie małe decyzje, pożyjemy, zobaczymy. A Bóg znowu pokazuje w tym słowie, że Jego mentalność, Jego myślenie jest inne. W tym obrazie radości, celebracji, ucieszenia się z powrotu, z tych naszych duchowych powrotów, że to jest ta droga. I wreszcie On jest tym, który nie chce, aby zaginął nawet jeden z najmniejszych. I w tym słowie uczy nas właśnie takiej jezusowej, właściwej postawy, którą jako uczniowie chcemy naprawdę nasiąkać, że drugi człowiek, grzesznik, ten, o którym byśmy powiedzieli najmniejszy, najgorszy, że jego życie, może złe wybory nie mają nas gorszyć, ale one mają nas przynaglać do tego, abyśmy tym osobom naprawdę pokazywali Boga, który jest dobry, który kocha, który szuka i który walczy o każdego i nie chce, by choćby najmniejszy zginął, nie chce pozostawić nikogo. A gdy ty być może dzisiaj czujesz się taki pogubiony, zostawiony, opuszczony, to wiedz, że Bóg, dobry pasterz, już jest w drodze, aby wychodzić ci naprzeciw, bo ciebie szuka. Błogosławionego dnia. Thank you.